Piłka nożna i tenis stołowy zdominują dzisiejsze wydanie serwisu sportowego. Stanisław Kacperek, witam serdecznie i zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia. W Wielki Piątek piłkarze Energii przy sportowej podejmowali ekipę z Promnej. Mecz nie był porywającym widowiskiem, a forma zawodników delikatnie mówiąc świąteczna. W Wielki Piątek na stadionie przysportowej miejscowa Energia podejmowała LKS Promna. Walczący o utrzymanie Benjaminek był na 15 miejscu w tabeli. Jednak wiosną zespół prowadzony przez Marcina Sikorskiego w 6 spotkaniach zdobył 9 punktów, czyli tyle samo co gospodarze. Wprawdzie wszystkie wywalczone na własnym terenie, ale z drugiej strony kozieńczanie ostatnio nie rozpieszczali swoich kibiców. I gra u siebie wcale nie musiała być atutem Energii. Dodatkowo trener Grzegorz Seremak przy ustalaniu wyjściowej jedenastki nie mógł brać pod uwagę Emila Piasecznego i Eugeniusza Kołodziejczyka. Bramkarz i pomocnik pauzowali za żółte kartki. Po kontuzji do składu powrócił natomiast Mateusz Majewski i od razu dostał szansę gry od pierwszej minuty. Oprócz niego mecz z Promną rozpoczęli Maciej Mazurek, Łukasz Szary, Michał Lament, Bartłomiej Janiszewski, Mateusz Midziołek, Andrzej Kalinka, Bartłomiej Michalski, Michał Janik, Wiktor Putin i Daniel Ciupiński. Piłkarze obu zespołów na boisko wyszli w okolicznościowych koszulkach. Grali dla Kornelki, 11-miesięcznej dziewczynki chorej na rdzeniowy zanik mięśni typu pierwszego. W szeregach gości zagrało kilku zawodników, kiedyś związanych z Energią. Przede wszystkim bramkarz Michał Domański i pomocnicy Kacper Nowocień i Mateusz Majewski. Krótkie epizody w Kozienicach zaliczyli także Dominik Wolski, Michał Wasilewski i wspomniany już trener Marcin Sikorski. Prowadzony przez niego zespół bardzo szybko mógł objąć prowadzenie. W trzeciej minucie po zagraniu Nowocienia fatalnie przestrzelił Dominik Sokół. Na kolejne sytuacje, które mogły zakończyć się golem, trzeba było długo czekać. Obaj bramkarze nie mieli praktycznie pracy. Mazurek poza kilkoma dośrodkowaniami w pierwszej połowie nie był zatrudniany przez zawodników LKS-u. Podobnie jak Domański, na którego bramkę do 43 minuty uderzył jedynie Putin z rzutu wolnego. Bramkarz gości tuż po tej interwencji dalekim wykopem chciał uruchomić Sokoła i napędził trochę strachu młodszemu koledze po fachu. Gdy do przerwy zanosiło się na bezbramkowy remis, w 43 minucie sędzia Szymon Kmita podyktował jedenastkę dla Energii. Ręką w polu karnym zagrał Kamil Trzaska, który zaledwie 4 minuty wcześniej zmienił kontuzjowanego Daniela Barzyńskiego. Rzut karny to jeszcze nie bramka. Nasi zawodnicy wiedzą o tym doskonale. W tej rundzie nie wykorzystali już dwóch jedenastek. Pod nieobecność Kołodziejczyka oko w oko z Domańskim stanął Janiszewski. Stoper uderzył najgorzej jak mógł, na idealnej dla bramkarza wysokości i prawie w środek bramki. Domański szalał z radości, a sędzia kilkadziesiąt sekund później odesłał piłkarzy do szatni. O pierwszej połowie nie można było powiedzieć nic dobrego. Druga również nie zachwycała, ale przynajmniej były bramki i trochę emocji, szczególnie od 60 minuty. Po godzinie gry boisko musiał opuścić Wiktor Putin. Pomocnik w walce o górną piłkę zderzył się głową z Wolskim. Ukrainiec doznał złamania z przemieszczeniem nosa. Czeka go około 4-tygodniowa przerwa w grze. 5 minut później goście z Promnej prowadzili 1-0. Dośrodkowanie z narożnika boiska na bramkę zamienił Piotr Dąbrowski. Kozieńczanie mieli dużo czasu, by odwrócić losy spotkania, ale pozostałymi fragmentami gry nie byli w stanie zagrozić bramce gości. Właśnie po jednym z rzutów rożnych arbiter dopatrzył się faulu na Michale Lamencie i po raz drugi wskazał na 11 metr. Tym razem wykonawcą rzutu karnego był Sebastian Pryciak. Niespełna 19-letni pomocnik zmylił bramkarza i posłał futbolówkę do siatki. To była 82 minuta. Końcówka spotkania toczyła się w strugach deszczu, który na pewno nie ułatwiał gry. Od 87 minuty goście grali w osłabieniu. Za faul na Michalskim z boiska wyleciał Adrian Jaśkiewicz. Zawodnik nie nagrał się zbyt długo. Na murawie pojawił się raptem 10 minut wcześniej. Przewaga jednego zawodnika nic nie dała naszym piłkarzom. Tak jak w całym meczu, nadal nie mieli żadnego pomysłu na grę. Choć w doliczonym czasie gry nad stadionem pojawiła się piękna tęcza, nie zwiastowała ona szczęścia dla żadnej z drużyn. Również kibice opuszczający trybuny po ostatnim gwizdku sędziego nie mieli powodów do zadowolenia. Obejrzeli kolejny bezbarwny i raczej słaby mecz. Tym razem zakończony remisem 1-1.
Pewne wygrane liderów w 26. kolejce czwartej ligi. W Wielki Piątek Wiktoria Sulejówek pokonała przed własną publicznością Szydłowiankę Szydłowiec 3-1. Dzień później Radomska Broń triumfowała w Pruszkowie 3-0. Energia wymęczyła remis z LKS-em Promna. Na Sportowej było 1-1. Kozieńczanie mieli dwa rzuty karne, a w końcówce grali z przewagą jednego zawodnika. W najciekawszym meczu kolejki Pilica Białobrzegi przegrała z Mszczanowianką 2-3. Dla gospodarzy to druga porażka z rzędu. Sporą niespodziankę sprawił KS Konstancin. Zespół walczący o utrzymanie pokonał 3-2 świetnie spisującego się wiosną Mazura Karczew. Jeszcze większego kalibru zaskoczeniem był wyjazdowy triumf Orła. Zamykający tabelę Wierzbiczanie wygrali w Piasecznie 2-1. To ich pierwszy w sezonie komplet punktów na wyjeździe. W meczu dwóch najsłabiej spisujących się wiosną drużyn Błonianka Błonie zdecydowanie lepsza od Prokupionki. Gospodarze wygrali 3-0. Punktami podzieliły się Wilga Garwolin i Grom Warszawa. Najwięcej bramek padło w Raszynie, gdzie gospodarze przegrali ze Spartą Jazgarzew 1-5. Pauzował Oskar Przysucha. Układ sił w czołówce tabeli został zachowany. Prowadzi Wiktoria Sulejówek, a punkt traci do niej Radomska Broń. Na trzecim miejscu Mszczanowianka ze stratą 7 oczek do lidera. Kolejne pozycje zajmują drużyny, które w ostatniej kolejce nie powiększyły dorobku punktowego. Punktami z naszym zespołem zrównała się Sparta Jazgarzew. W strefie spadkowej nadal ta sama szóstka. Konstancin, Promna, Grom, Raszyn, Orzeł oraz Proch. 20. kolejka Kampon Ligi Okręgowej przyniosła kilka niespodziewanych rozstrzygnięć. Dużą niespodziankę sprawił Zawisza Sielno, remisując bezbramkowo w Jaskini Lwa w Wiedlinisku. Kampon Liga Okręgowa. Świąteczna kolejka przyniosła kilka niespodzianek. Największą sprawił Zawisza Sienno, remisując w Wiedlińsku z liderem Drogowcem 0-0. Jużanka Kazanów pokonała Polonię Jurza 1-0, a Warka takim samym wynikiem Zwoleniankę. Mazowsze Grójec wygrało 3-1 z Potworowem, a Pilica Nowe Miasto z Legionem 3-1. Wyjazdowe zwycięstwo Centrum Radom, które pokonało Jodłę 4-1. Podcięcia lidera nie wykorzystała Powiślanka, remisując u siebie z Zamłyniem 2-2. Skarszywianka otrzymała punkty walkowerem za mecz z Grójcem. A w spotkaniu zaległym Drogowiec rozbił Zwoleniankę 7-1. W dalszym ciągu liderem jest Jedlińsk, który ma już 9 punktów przewagi nad Powiślanką. Na trzecim miejscu z dorobkiem 40-punktowym znajduje się Mazowsze Grójec. Legion spadł na miejsce 10, 24 punkty, a Polonia Jurza jest przedostatnia, 10 punktów, natomiast tabelę zamyka zdegradowany Grójec z 16 punktami. Jeszcze jedna informacja piłkarska. W pierwszej rundzie Pucharu Polski na szczeblu Mazowsza Oskar Przysucha pokonał trzecioligowy Huragan Wołomin 1-0. Natomiast Proch Pionki na własnym obiekcie gładko przegrał ze Spartą Jazgarzew 0-3 i odpadł z rozgrywek. Czas na tenis stołowy. W Radomiu rozegrano trzeci, przedostatni turniej Grand Prix. W kategorii młodzieżowców i dorosłych do lat 40. W finale ponownie Marcin Gąciarski z Szydłowca pokonał 3-0 Piotra Łyjaka, zapewniając sobie zwycięstwo w całym cyklu. W kategorii do 60 lat zwyciężył Jan Molenda i został samodzielnym liderem. Natomiast w kategorii weteranów Marek Płachta zajmuje 6. lokatę. Matywiecki Związek Tenisa Sportowego opublikował ranking indywidualny zawodników trzeciej i piątej ligi. Oto najlepsi i miejsca Kozieniczan. Ranking indywidualny tenisistów stołowych, trzecia liga. Prowadzi Damian Selerski, tęcza Budki Piaseckie, 84% skuteczności. Na drugim miejscu jest Jan Molenda, 81%.
Na trzecim miejscu znajduje się Wiesław Madurek, skrzydłowca, ze skutecznością 70%. I miejsca pozostałych Kozieńczan, 34. jest Jakub Caban, 39. Mariusz Kuryłek, 48. Piotr Łyjak, a 50. Grzegorz Tamioła. Sklasyfikowano 85 zawodników. I piąta liga. Pierwsze miejsce zajmuje Artur Moros z Broni Radom, 86%. Drugi jest Mariusz Ablewski, Lux Kowala, 79%. A Kamil Zakrzewski z Naprzodu zajmuje trzecie miejsce. Niedawny lider Norbert Zielonych po kilku słabszych występach spadł aż na 12 miejsce ze skutecznością 61%. 15 jest Tomasz Tamioła, 23 Jakub Hołuń, 27 Jarosław Kozłowski, 38 Roman Gołębiowski, a 60 Anna Rybarczyk. Tutaj sklasyfikowano 83 tenisistów. Na koniec pływanie. Kilka wartościowych rezultatów osiągnęli młodzi zawodnicy akwatora w międzynarodowych mistrzostwach stalowej woli. 9-krotnie stawali na podium 6. międzynarodowych mistrzostw stalowej woli pływacy akwatora Kozienice. W rozegranych w drugi weekend kwietnia zawodach wystartowało ponad 300 zawodników z 25 klubów z Polski i Słowacji. Kozienice reprezentowało 12 pływaków w różnych kategoriach wiekowych. Od dzieci do juniorów i młodzieżowców. Czworo podopiecznych trenera Radosława Goli stanęło na podium. Z medalami wrócili Monika Cieślińska, srebro na 100 metrów motylkiem i brąz na 200 metrów stylem zmiennym. Wiktoria Wróbel, trzecia na 100 metrów stylem dowolnym. Edyta Wójcik, złoto na 100, srebro na 50 i brąz na dystansie 200 metrów. Wszystko stylem klasycznym. Trzy krążki wywalczył także Filip Chrapek. Wszystkie na dystansie 50 metrów. W stylu dowolnym był pierwszy, płynąc z grzbietem zajął drugie, a motylkiem trzecie miejsce. Z dobrej strony pokazali się również młodsi zawodnicy z klubu Akwator, bijąc swoje rekordy życiowe i zajmując miejsca w pierwszej dziesiątce tych zawodów. Oliwia Petrykowska na 50 metrów stylem dowolnym uzyskała kwalifikację do klasy sportowej w swojej kategorii wiekowej, zajmując 9. miejsce w tej konkurencji. Paweł Paciorkiewicz również zdobył kwalifikację na klasę sportową na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym. Emilia Woźniak na 50 metrów stylem motylkowym uzyskała kwalifikację na klasę sportową w kategorii 11-latków. Podobnie jak Jan Wójcik na dystansie 50 metrów stylem dowolnym. Ponadto w stalowej woli nasz klub reprezentowali Paulina Kudła, Szymon Wójcicki, Jakub Siderski i Kacper Czerwiński. Z mojej strony to wszystko na dziś. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.